Bardzo serdecznie Was, moi drodzy, witam w opactwie, w znanym Wam bardzo dobrze miejscu. Jednak wyjątkowa jest sytuacja, wyjątkowe wydarzenie, które nas zgromadziło właśnie w tym miejscu. Pragniemy wspólnie otworzyć wystawę poświęconą naszemu życiu, naszemu, myślę, zakonników, którzy tutaj w opactwie codziennie żyją, mieszkają, pracują, wykonują swoje obowiązki. Jeszcze raz gorąco i serdecznie witając Was, zapraszam, abyśmy wspólnie weszli w ten klimat codziennego życia zakonników tutaj mieszkających. Witam serdecznie Państwa w imieniu Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida, a szczególnie w imieniu Nowochódzkiego Laboratorium Dziedzictwa na dzisiejszym wernisażu i też pokazie filmu Krzysztofa Ridana. My staramy się też jako ośrodek wpisać ten jubileusz 800-lecia opactwa, bo też to wydarzenie nas gromadzi w sposób szczególny w tym miejscu. Też staramy się zawsze jako instytucja, która tutaj działa w Nowej Hucie, żyć tymi wydarzeniami, które gdzieś tutaj się dzieją wokół nas i ten jubileusz na pewno też jest taką okazją. Patrzymy na codzienność ludzi współczesnych, żyjących podług reguły sprzed 1500 lat. I to wciąż jest żywe. Dla mnie też to jest taka ogromna synteza wartości od ascetyzmu, skromności, pokory, sposobu życia codziennego mnichów cysterskich. Dziękuję serdecznie. Temat duchowości cysterskiej to temat ściśle związany z regułą świętego Benedykta. Bardzo dobrze znana jest informacja o tym, że pierwsi cystersi to właśnie byli benedyktyni, którzy opuścili klasztor w Molem po to, aby w nowym miejscu, w Sito, założyć nowy klasztor, nową wspólnotę, która z czasem okazała się nowym zakonem, zakonem cysterskim. Słuchajcie głosu Pana, otwórzcie serca na Jego wołanie. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę i Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Słuchajcie głosu Pana, otwórzcie serca na Jego wołanie. Cystersi w regule benedyktyńskiej wydobyli to, co jest najpiękniejsze, czyli ascezę. Zachowywanie milczenia, dodatkowych postów, dyscyplina, karność zakonna. To, czego brakowało zakonnikom w Molem, zainicjowali, przenieśli do nowego klasztoru w Sito i tak zaczęli w ten sposób żyć, praktykować regułę świętego Benedykta. Chrystus, factus est valoris, omnia Jesus, verbum omnem,
znamienne pojęcie związane z duchowością cysterską to po łacinie fuga mundi, czyli ucieczka od świata. Ale nie w tym znaczeniu, że cystersi zakonnicy uciekają od ludzi, nie mają kontaktu ze społeczeństwem, odcinają się, żyją jako takie samotne wyspy. Nic z tych rzeczy. Cystersi, uciekając od świata, uciekają przed tym, co w świecie jest, ogólnie mówiąc, złe, niepotrzebne, zbędne. Jednakże ta ucieczka od świata pozostawia ich twardo stąpających po ziemi. Klasztory cysterskie budowane były przede wszystkim w dolinach, miejscach odosobnionych, które spokojnie z roku na rok przygotowywano pod budowę, osiedlano i tak wokół cysterskiego klasztoru tworzyły się społeczności, małe wioski, potem większe miasta. Podobnie rzecz jak w innych klasztorach europejskich miała się również tutaj z mogiłą. Klasztor cysterski w Mogile został ufundowany, kiedy tutaj było raptem kilka, powiedzmy, chałup, a potem z biegiem czasu klasztor działający jak magnes przyciągał nowych mieszkańców i teraz jesteśmy częścią wielkiego miasta, częścią Krakowa.